Zabiegane miasto i tyle różnorodnych miejsc. Warszawa. Warszawa posiada wiele ciekawych miejsc, historycznych, relaksacyjnych, czy też takich, gdzie możemy aktywnie spędzać czas. Jednak zapominamy o miejscach intrygujących swoją tajemniczością, a zarazem nietypowych wizualnie. Dlatego znajdujemy się na cmentarzu żydowskim, założonym w 1806 roku na prośbę warszawskiej gminy żydowskiej. Na 33 hektarach znajduje się około 200 tysięcy zmarłych. To jedna z największych żydowskich nekropolii na świecie. Po I wojnie światowej cmentarz był zapełniony. Wykorzystano więc system nasypów, czyli nakładania kolejnych warstw ziemi na nagrobki mające co najmniej 50 lat. Dodawano do nich jedynie tabliczki z danymi zmarłego. Spore zniszczenia spowodowały walki toczone na terenie cmentarza podczas Powstania Warszawskiego. Hitlerowcy wysadzili w powietrze budynki cmentarne wraz z synagogą, która nie została odbudowana do dziś. Architektura sepulkralna różni się od chrześcijańskiej, popularnej w Polsce. Przechylone lub przewrócone groby sprawiające wrażenie opuszczonych nadają cmentarzowi niepowtarzalnego charakteru, szczególnie w otoczeniu licznej roślinności. Owe żydowskie stele nagrobne, czyli macewy, zdobione są płaskorzeźbami opisującymi życie lub charakter zmarłego. Na przykład widoczna tu gwiazda Dawida oznacza przynależność religijną i narodową. Złożone dłonie, symbol kapłana lub ludzi służących w świątyni. Lew, osoba posiadająca w przetłumaczeniu imię lwa lub też bardzo silnego albo odważnego. Złamany kwiat lub drzewo, niespodziewaną i gwałtowną śmierć. Księga oznacza, że najczęściej zmarły był rabinem. Świecznik, głównie na nagrobkach kobiet, oznacza zapalanie świateł szabatu przez żydowskie kobiety. Znajduje się tu 8 pomników. Jeden z ciekawszych upamiętnia lekarza Janusza Korczaka, a właściwie Henryka Goldschmidta, który sławił się stworzeniem żydowskiego sierocińca w getcie. Zginął w Treblince, w komorze gazowej, wraz ze swoimi podopiecznymi. Inne ciekawe pomniki to na przykład pomnik ofiar getta warszawskiego czy pomnik pamięci dzieci, ofiar Holokaustu. Formą przypomina wysoki mur z drutem kolczastym, do którego prowadzą płyty w kształcie menory, a na dole znajdują się gruzy getta i zdjęcia sierot. Pięknie wykonany architektonicznie jest grób bankiera Wilhelma Landau i jego żony Ewy, który przypomina miękki dywan. To tylko część ciekawych elementów. Jest wiele innych interesujących historii, jak i miejsc, które warto zobaczyć. A także odczuć klimat cmentarza, który przez połączenie architektury i lasu staje się niemal magiczny.